Teraz, zaraz po występie, jakie są twoje pierwsze odczucia i myśli? Myślę, że przede wszystkim się cieszę, że już mam w zasadzie wszystkie występy za sobą konkursowe. Na pewno jest to wielka ulga. Cieszę się z tego tak naprawdę, że miałem zaszczyt w zasadzie wystąpić we wszystkich czterech etapach, że mogłem wystąpić z Orkiestrą Filharmonii przed publicznością tutaj zgromadzoną. Przede wszystkim chyba się cieszę z tego. Dyrygent Andrzej Borejko znany jest z tego, że lubi pracować z młodymi muzykami, z młodymi artystami. Jak ci się współpracowało na próbie przede wszystkim z maestro? Współpraca była bardzo, bardzo przyjemna. Jakby pan maestro jest w ogóle bardzo osobą otwartą, która chce pomóc, która wskazuje jakby takie najważniejsze błędy, które można bardzo łatwo skorygować i przede wszystkim myślę, że czerpałem jakby radość z tej współpracy. A w jaki sposób przygotowywałeś się do koncertu z orkiestrą? W zasadzie musiałem poprosić kolegę, żeby mi podegrał trochę drugi fortepian. Koncert miałem niestety najsłabiej przygotowany, ponieważ się nie spodziewałem w ogóle, że dojdę do finału. Natomiast głównie to była praca jednak samemu, ponieważ te koncerty są bardzo takie solistyczne i wydaje mi się, że w pewnym sensie trzeba je traktować też trochę jak utwór na fortepian solo, gdyż narrację jednak w 99% można by powiedzieć prowadzi fortepian. A jak planujesz ten pierwszy czas po koncercie? Co zrobisz jako pierwszy? Prawdopodobnie nie będę dotykać fortepianu najdłużej, jak się tylko da. To jest mój jedyny plan na teraz. Kiedy rozmawialiśmy z tobą po trzecim etapie, powiedziałeś, że nawet nie planujesz, żeby się dostać do tego czwartego. No jak się czułeś, kiedy usłyszałeś, że jesteś w tej słynnej dziesiątce, czyli dwunastce w tym roku? Za nie mówiłem po prostu. Znaczy, to było jak coś w zasadzie nierealnego, jakby jawa w zasadzie. Przez godzinę chyba siedziałem, w zasadzie tylko cały czas byłem zszokowany, mówiłem tylko o tym i nie dochodziło to do mnie. Dopiero chyba na następny dzień zacząłem być bardziej komunikatywny. I co, i ćwiczyć od razu koncert? No oczywiście. A to już gratulacje od kogo popłynęły? Od mojej dziewczyny, od kolegi. Powiedz proszę, który utwór z całego repertuaru, który mieliśmy szansę usłyszeć w twoim wykonaniu, najlepiej ci się grało, miałeś z niego największą satysfakcję? Trudne pytanie w zasadzie. Mogę kilka wymienić? Oczywiście. Które mi się najfajniej grało? W zasadzie na pewno cały trzeci etap był najprzyjemniejszy dla mnie do grania. Do tego bym dorzucił może Polonezę Fismol? Tak, chyba tak. To jaka będzie twoja reakcja, jak usłyszysz, że powiedzmy zająłeś pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce? Myślę, że o nie mówię, ale nie na dzień, tylko na kilka. Będę w takim szoku. A czujesz już taką rosnącą popularność? No bo jednak jest to konkurs oglądany na całym świecie przez miliony, komentowany przez miliony. Tak, absolutnie. Widzę, pojawiają się nagle zaproszenia do znajomych na Facebooku, których wcześniej nie było. Coraz więcej osób prosi o autografy, też mnie rozpoznają na przykład na ulicy. Ostatnio miałem przyjemność na przykład rozmawiać z byłymi dwoma laureatami, to jest Eric Lu i Tony Young pod Filharmonią. No i to właśnie do mnie ludzie podchodzili po autografy, nie do nich, co było dla mnie trochę też zaskoczeniem. A w Bochni jest już jakaś, jak to nazwać, posłudkomania? Nie wiem, wiem, że media mają bzika na moim punkcie. Jest to bardzo miłe, bardzo mi miło, że w ogóle jest takie wielkie wsparcie z tego środowiska. Pozdrawiam je oczywiście i mam nadzieję, że jakby przyniosłem też dumę do tej mieściny. Ostatnie pytanie, jeśli po zakończeniu konkursu pierwsze osoby, którym będziesz chciał podziękować? Prawdopodobnie dwie osoby, to będzie moja dziewczyna za po prostu niesamowitą ilość wsparcia i wysłuchiwania niewiadomych po prostu ilości narzekania mojego na Chopina, na to jak źle gram i tak dalej, plus oczywiście mojej pani profesor, która po prostu też wykonała fenomenalną robotę ze mną, która w zasadzie nauczyła mnie od zera tak naprawdę jak grać tą muzykę.